Cześć! Tutaj jestem na stronie przykładowej, na której jest zainstalowany widget Funny Money i uruchomiona funkcja 1% podatku. Działa to w ten sposób, że na Waszej stronie po zainstalowaniu tego widgetu możecie uruchomić taki właśnie informację o 1% podatku, a wszystko konfigurujecie w wygodny sposób w panelu organizacji na Funny Money. W momencie, gdy to uruchomicie, możecie wybrać zdjęcie w tle, możecie zmienić treść, która tutaj jest. Oczywiście automatycznie zostanie dodane logo Waszej organizacji. Możecie również wybrać linka, czy tutaj wypełnij PIT będzie kierować na przykład do jakiejś podstrony u Was z informacją o 1%, czy też do jakiegoś systemu, na którym podatnik bezpośrednio będzie mógł ten PIT wypełnić. Po kliknięciu nie dziękuję, ten widget zostaje na stronie w formie takiego paska na górze. Możecie również w panelu organizacji wybrać, czy domyślnym działaniem tego widgetu będzie to, że pojawia się w formie paska na stronie, czyli ktoś po wejściu na stronę widzi treść Waszej strony, a cały czas jest do góry ten pasek na temat 1%, bądź też domyślnym działaniem może być po prostu taki właśnie splash screen, czyli ktoś zanim zobaczy treść strony, widzi najpierw informację o 1%, w momencie gdy kliknie nie dziękuję, przechodzi do treści strony. Dodatkowo w momencie gdy ten widget zainstalujecie, będzie on się pojawiał na każdej podstronie. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli ktoś wejdzie na przykład z wyszukiwarki bezpośrednio na podstronę aktualności, na podstronę na przykład o nas, czy na podstronę kontakt, za każdym razem zobaczy tą informację. Czyli nie musi na przykład przechodzić do strony głównej, nie musi wybierać żadnej pozycji w menu pod tytułem 1%. Widget automatycznie pojawi się na każdej podstronie Waszej strony. Więcej informacji oraz instrukcje dotyczące instalacji znajdziesz na funnymoney.pl/widget. Dzięki.